Kultowa gra Monopoly, znana na całym świecie. Też warto przypomnieć, że kilka lat temu dzięki głosowaniu Gdynia naszych przyjaciół, Gdynia stała się jedynym polskim miastem na światowej edycji gry Monopoly, co nas bardzo ucieszyło. I zwróciło uwagę, jak wielkie zainteresowanie Gdynią z tego faktu wynikało. Stąd też między innymi decyzja o tym, by powstała wyłącznie gdyńska edycja. Chcemy poprzez pokazanie różnych ciekawych miejsc w naszym mieście, ale też miejsc, które będą wybierane przez Gdynia. Jak wiemy, to miasto z morza i marzeń, czyli odpowiada temu, czym charakteryzuje się gra Monopoly, czyli daje nam możliwość kreowania własnych marzeń i ogrom możliwości. Stąd postanowiliśmy uhonorować Gdynię jako kolejne miasto, które znajdzie się obok takich miast jak Sydney, Nowy Jork, Rzym. Jak będzie wyglądała ta gdyńska edycja? To zależy tak naprawdę w dużej mierze od mieszkańców. To im oddajemy jako ekspertom w tej dziedzinie duże pole do popisu, jeżeli chodzi o zgłaszanie swoich wytycznych, pomysłów. Przede wszystkim już dzisiaj zaczynamy głosowanie na najdroższe pole na planszy. Będzie można wybrać m.in. pomiędzy Klifem w Orłowie, czy też bulwarem nadmorskim. To najdroższe miejsce na planszy.